Dlaczego kryzys Marvela powinien nas cieszyć? Oglądaliśmy o Marvelu kiedy to było? Parę dni temu. A nie, bo był tego, w weekend nie było live'a. Co, aktualizacja. Co prawda to ma 8 dni. Także nie aktualizacja. No ale Lui, aktualizacja. Zobaczmy. No ja, kiedy robiłem materiał, komentarz. TV, filmy, nie gry. Ostatnio, kiedy robiłem materiał komentujący bieżące wydarzenia w MCU, byłem po sensie trzeciej części Strażników Zastrony Galaktyki. Od no tamtego może... czasu dostaliśmy serial Secret Invasion, drugi sezon Lokiego i film The Marvels. Skompletowaliśmy więc wszystkie produkcje... Dalej nie action, oglądałem lokiego, a widz mi polecał jeden czy milion widzów. O, no, obejrzę w końcu, no. ...które były zaplanowane przez studio na ten rok. Jaki więc był dla Marvela... Ale to oglądałem, tych Strażników trójkę, no fajne. Rok 2023. Witam Niewątpliwie przejdzie on do historii studia, tylko nie zapisze się w niej w taki sposób, w jaki wszyscy byśmy chcieli. 2023 okay, zostanie zapamiętany jako rok, w którym powstał najgorszy film tego uniwersum, jego najgorszy serial i rok, w którym studio zanotowało rekordowo niski weekend otwarcia. Nie powinniśmy więc zastanawiać no dobry, się, czy Marvel cich. idzie na dno. On już tam jest i zaczyna się urządzać. I uważam, że wbrew pozorom, nie jest to dla nas, widzów, taka zła wiadomość. No może się otrząsam, dzięki Peter, za 24 lata, witam, 24 lata koleżko, porządnie, tylko jeden odcinek tak oglądasz Lukiego, zanim jednak przejdę do tego, Generujesz ich dla Kacpra, który ma krzywą mordę? Hmm, ciężko, ja nie jestem od tego też, dlaczego wiesz? Dlaczego z MCU powinien nas cieszyć? Wypadałoby podsumować jakoś ten fatalny dla Marvela rok. Dlatego też stream. zaczniemy od tegorocznych top. Nowy Kacper ant może szczecić się miarem najgorszego filmu... <laughs> Krzywousty. Ty no. W sumie. Studio. Ja również jestem Kacper, po obejrzeniu Krzywousty tego filmu, filmu i zdecydowanie bym się z takim werdyktem zgodził. Dobra, Ty... Ant-Man. Oglądałem ten film i się załamałem jak na to poszedłem do kina. Nie pamiętam czy to było na początku roku, czy coś takiego. Tragiczny film, no to, to musiało być na początku roku, bo jeszcze zimno było wtedy. To, to chyba było gdzieś... W, nie wiem, w lutym był ten film? pamiętam. Dlatego też zaczniemy od tegorocznych w top. Nowy ant może szczycić się miarem najgorszego filmu, jaki stworzyło no, studio. Tym, ja również jestem po obejrzeniu tego filmu i zdecydowanie bym się z takim wersją. 10 minut i odpuściłeś? No... Znaczy w domu bym sobie raczej to pewnie obejrzał, ale... Od tamtego filmu na Marvela już chyba żadnego nie poszedłem do, do tego momentu. Bo już chyba tyle szans im dałem, że ciężko. Już po tym filmie się załamałem po, na Marvelu całkowicie. Weryktem zgodził. W tym filmie kulało wszystko od scenariusza no tak, po CGI, ale, tak ale nie będę się na jego temat rozgadywał, bo wszystko powiedziałem już w materiale sprzed kilku miesięcy. Serial Secret Invasion poszedł o krok dalej. W oczach wielu fanów, stając się nie tylko najgorszym serialem, no Marvela, ścierwo, ale najgorszą produkcją. Że to przebiło pod e, względem bycia głównym hulk to to jest serio osiągnięcie. Tupę. produkcją, jaka została coś. stworzona w ramach tego uniwersum w ogóle i trudno się z tym nie tego zgodzić. Tego to nawet odcinka Kór nie obejrzałem, bo się tragiczny. bałem. Po obejrzeniu She-Hulk wydawało mi się, że gorzej już nie będzie, ale bardzo się pomyliłem. Tamta produkcja. Jak to wygląda w ogóle ty? Efekty komputerowe 2K22, widzisz to? Co to w dupę jest? Ten garnitur, ogóle, co to jest? Co to w dupę jest? Co to jest? Fortnite? Nowy skin z Fortnite'a. Najmniej miała na siebie pomysł. Nie można o tamtym serialu powiedzieć, że był nijaki czy nudny. Co innego przy był okazji, Secret Invention. Oglądając pierwsze odcinki, miałem jeszcze nadzieję, że całość się rozkręci, ale z każdym kolejnym pozbywałem się złudzeń, a finał tego serialu. Ja czy Hulk lepiej? No, bo tam był ten Hulk z tym kulturystą takim dopakowanym. Czego na zielono malowali farbą, no, to w sumie to. to. To chyba najgorsza rzecz jaką widziałem w ramach MCU. Nie rozumiem jak można było zmarnować tak ogromny potencjał. W głównej roli mamy przecież jedną z nielicznych postaci, które są z nami w tym uniwersum od początku. Bohatera, no. w którego wciela się świetny przecież aktor Samuel L. Jackson i historię, która miała ogromny potencjał, uważam za koniec. Samuel myśli, ty całe życie grał w filmach, większość dobra. Już jest stary, nie wiadomo ile jeszcze gdzie grał i w takim głównie ciągle grał ostatnio, w tych Marvelach się przewija, w tym głównie w The Marvels. Ja pierdzielę, ty psycha, by musisz, ale w sumie on sobie przeciera oczy milionami dolarów, to może być to w dupie. Thriller szpiegowski z nutką sci-fi. W końcu mieliśmy do czynienia ze zmiennokształtnymi ja obcymi, którzy mogli dzielić gadać. się dosłownie w każdego. Można było stworzyć pełną napięcia opowieść o świecie, gdzie nie wiadomo kto jest kim, gdzie nie można być pewnym niczego i nikomu zaufać, nie mówiąc nawet o potencjalnych plot Twistach. Wystarczyło tego nie zepsuć, ale niestety twórców przerosło nawet to. Jednak nic. prawdziwą wisienką na tym zepsutym torcie jest wynik zanotowany w weekend otwarcia The Marvels. Filmowi nie udało się zdobyć w Stanach nawet 50 milionów dolarów, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Od 15 lat żaden film, który powstał w ramach tego produkcji, no nie spotkał się z taką obojętnością fanów. A to wcale nie jest taki zły film. To nawet nie jest najgorsza produkcja Marvela w tym roku. Marvel ma kilka naprawdę udanych elementów. Takich jak choćby całkiem pomysłowe sceny walki, czy jedna z planet, które odwiedzają nasze bohaterki. Mimo to film ten jest w najlepszym wypadku przeciętniakiem. Przeciętniakiem z fatalnie napisaną fabułą, papierowymi postaciami tak, i zmarnowanym maker. potencjałem na zbudowanie między nimi jakiejkolwiek relacji. Ta, no. Jeśli dorzucimy do tego bezbarwną antenę... Oglądałem Eternals, pokładałem nadzieję ogólnie w tym, ale według mnie dość słabe i do tej pory nie nierozwinięte. A kiedy było Eternals? Parę lat temu. Nic od tamtej pory nie ruszyli. Także, no też zmarnowana rzecz, bo to raczej wyglądało jakby to początek czegoś więcej, a... I też takie trochę pogmatwane, bo... Takie niepotrzebnie o tym Endgame mówili, w tym Eternals, według mnie, że tak na siłę chcieli łączyć te wątki, a tak gówniano to wyszło. Nie wiem, Listka, której... ale są fani tego Eternals, więc no... Ale dla mnie takie przeciętne jak na Marvela w tamtych lat. Bo to było no jakoś już błęd game. Także jak na tamte czasy Marvela to już było przeciętne. No jak na porównanie do tych filmów jest dobre, ale ja oceniam to w skali tych starszych Marvelów. I mnie wyleciało mi z głowy. Marvel czy skibidi Toilet? No chłopie z kameramenem ocalimy Marvela. Już podczas napisów końcowych i CGI, które kuje w oczy, zwłaszcza w scenach walki, to dostajemy. W sumie typowy film tej fazy tak, MCU. Fito, no? Mimo wszystko nie możemy jednak pominąć rzeczy, które się w tym roku udały. Jak choćby trzecia część Strażników Galaktyki. Film, który pokazał, że jeśli da się odpowiednim twórcom trochę autonomii, to naprawdę będą wiedzieli co robić. Niestety jego reżyser James Gunn pożegnał no się... Ja tego filmu nie traktuję jako Marvela nawet. To jest poza Marvelem film. Z MCU i teraz będzie pracował dla konkurencji, budując od zera uniwersum DC. Na szczęście jest jeszcze Loki. Miałem sporo do zarzucenia, figura muszę obejrzeć. Ale po zobaczeniu całości historii, którą zamknął sezon drugi, to wszystko dużo bardziej trzyma się kupy. Daleki jestem od zachwytów, które przejawiają niektórzy, i nazywania tej produkcji wybitną. Może się taka wydawać na tle ostatnich produkcji Marvela, ale ja bym powiedział, że jest to serial po prostu solidny. To chyba pierwsza serialowa produkcja studia, której zakończenie nie jest mniejszym lub większym rozczarowaniem. Dostaliśmy naprawdę... Jezu, spoilery, ale dobra, pierwsześć, poświęcę dla widza spoilery, jak już tak oglądaliście. ...satysfakcjonujące domknięcie historii Lokiego, choć jestem pewny, że wróci on jeszcze w nadchodzących projektach. Niestety sukces jednego serialu... A nie, on nie mówi chaosu, nic, dobra, nie spoileruje nic. ...studios, zwłaszcza, że poza problemami wewnętrznymi studio musi mierzyć się też z wieloma innymi wyzwaniami. Jeden z takich powie wyzwań jest nadchodząca decyzja więcej. o dalszym losie Jonathana Majors w MCU. Okazało się, że aktor wcielający się w Kanga, który miał być kolejnym dlatego tego uniwersum vilanem na miarę Thanosa, ma pewne problemy prawne. Został on kilka miesięcy temu aresztowany <noise> w związku z oskarżeniami o przemoc domową. Niedawno sąd odrzucił wniosek o odrzucenie pozwów, w związku z czym 10 listopada aktor będzie wracał musiał i rodzinę. stawić się na od której może zależeć jego dalsza okay. kariera. Paradoksalnie zakończenie Lokiego jest na tyle otwarte, że podmienienie Majorsa na innego aktora, który miałby zastąpić go w roli Kanga, nie byłoby szczególnie karkołomnym pomysłem. Pewnie Całkiem to, prawdopodobna robię. wydaje się też opcja całkowitej Tira. rezygnacji z tego bohatera i zastąpienia go na przykład przez Doktora Duma, który jest jednym z o. najbardziej popularnych komiksowych z Wally Marvela. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo Marvel Studios w ostatnich latach unika recastów, obstawiałbym raczej tę drugą opcję. Choć mam nadzieję, że pójdą w końcu porozum do głowy no, i nie zły. będą dodatkowo komplikować sobie życia. Jeśli jednak chcieliby zrobić każdy tak. reset, to jo, jo, w sumie staram. teraz może być na to najlepszy i prawdopodobnie ostatni moment. Póki co, studio nie odcina się od Majors'a, ale gdyby aktora skazano, raczej nie będzie innej opcji niż rezygnacja z tej współpracy. I tak jednak ciekawe nawet... ty, bo Marvel ma w tym przypadku tak Bo odcięliby się go, ale wiesz, on jest. No wiesz jak, no spójrz po prostu, otwórz oczy, dlatego nie można się tak po prostu odciąć od niego, nawet jak ma sprawę w sądzie, jak go skażą, no to chyba trzeba będzie, ale no może nawet nie, może damy mu szansę. Jeśli okaże się niewinny, to przeciągający Ciężko. się proces może zagrozić wizerunkowi. Sami w sobie utrudniają przez to, co robią, rozumiesz? Nie będę tylko tłumaczył, musisz to sam zrozumieć, bo no nie mogę tego tłumaczyć. Marki, który już i tak jest mocno nadszarpnięty. Choćby przez strajki, choć to akurat problem. prostu. No problem tak, myślę, te że chodził. ten. Aczekaj, nie marszują poza tym. Nie z filmami kinowymi mnie. od 2020 roku, bo na kolejną produkcję będziemy musieli czekać aż do lipca. Przerwa ta nie jest oczywiście symptomem tego, że mamy. Marki... zrobił zrobiło Flash, aktor ma. No, ale Flash też podobno taki gówniany, ale ten aktor, ta, no. Ciekawe, że się go tak długo trzymają, ale oni też nagrali ten film dużo wcześniej. Ciężko byłoby go... No właśnie, a 2 wyszedł w końcu, bo pamiętam, że były problem z tą babą. Że chcieli ją kasować, ale już film dawno nagrany i oni teraz chyba dokręcają, żeby tej baby nie było. Chyba. A nie mogą po prostu deepfake'em jej mordy zmienić? Marvel poszedł po rozum do głowy i zamierza teraz pójść w jakość, a nie ilość, a Dzisiaj efektem strajków. Wszystko wskazuje na, na to, że odno. jedynym filmem z uniwersum Deadpool. Marvela, jaki dostaniemy w przyszłym roku, będzie Deadpool 3. Który Jeden film na cały rok będzie? X no i git. Za to w 2026 mamy dostać aż cztery filmy. Nowego Kapitana Amerykę, w którego wcieli się Antony Mackie, Fantastyczną Czwórkę, Thunderbolts i Blade'a. Chciałbym wierzyć, że dłuższe oczekiwanie na A to Na to o Blade słyszałem, że już budżet ucieli sporo, bo tak źle jest z Marvelu. Ciekawe, jaki wyjdzie. No, hmm, ciekawe. Stare bladey pamiętam, nawet fajne było, Jak się kiedyś to oglądało. Nie wiem w sumie, czy to się dobrze zestarzało, bo bardzo dawno to oglądałem. Ale w tamtych czasach nawet fajny był Blade. Będzie wynagrodzone wzrostem części jawości, były. Ale chyba nie jestem aż tak naiwny. Jeśli chodzi o seriale, to w styczniu dostaniemy Echo, czyli Spin off Za trzy tygodnie Ja nie oglądałem nadal. Czekaj, ile było części? <laughs> jedna? Jeżeli jedna, to nie oglądałem. No oglądałem tylko tych, taki długi bardzo film, yy, Liga Sprawiedliwych, czy coś takiego, z 4 godziny to trwało, taka wersja była rozszerzona, jaki Titanik? <gryw> nie Titanic, chodzi mi o ten film, Hobbit, oglądałem, no ale nie podobało mi się, znaczy pierwsza część ja najlepsza, ale Hobbit słaby. Ale są fani hobbita w sumie. Nawet taki przyjemny film. Porównaj do Marvela, no to jest okej, okay, ale Marvel naprawdę dno. Hajak. Obecnie. Na etapie postprodukcji jest też serial o Agacie Harkness, który ma pojawić się na platformie Disney Plus pod koniec przyszłego roku. To z kolei będzie spin off Wanda Vision. trochę trudno mi wierzyć w ich sukces, i te bo filmy. obydwa będą skupione na postaciach, które pojawiły się wyłącznie w serialach. Ci, którzy ich nie oglądali, pewnie nawet nie wiedzą, kim są wspomniane przeze mnie bohaterki. Zwiastun echo daje mi. Kaj, jedna... to ma być plus 18, nie wiem, czy on o tym powiedział, ale to może być ciekawe, to echo. Jednak pewną nadzieję. Wygląda na to, że serial ten zaprezentuje nam MCU w wydaniu, w którym go jeszcze nie widzieliśmy. Pełnym przemocy, poważniejszym, zwyczajnie dojrzalszym. I może to właśnie jest droga, którą powinny pójść kolejne produkcje Marvela. Jakby nie patrzeć od pierwszych filmów studia min. Główny aktor Speaky Blinders, chodzi o Oppenheimera. On się tak nazywa IRL. Nagrać <grym> doktora Duma? Dołoło kilkanaście lat. Duża część widowni najzwyczajniej w świecie dorosła, może więc MCU powinno pójść śladem Harry'ego Pottera i postawić na poważny nastrój w kolejnych produkcjach. No, na mogliby tak zrobić. Podob... Właśnie z Harrym Potterem było to super kiedyś jak ja to pamiętam, że się zaczynało to oglądać i razem z Tobą te filmy stawały się dojrzalsze i to było takie bardzo ciekawe. Że oni nie celowali non stop w dziesięciolatków, tylko jak oglądałeś jedynkę jak miałeś 10 lat i po 10 latach oglądałeś, czyli ośmiu ostatnią część, no to już był taki fajny, mroczny klimat, fajne to było. A Marvel, no to tak pieprzy się po prostu, pieprzy dzieci, w sensie w sensie, że kosi dzieci z pieniędzy o to chodzi. Serial o następczyni Iron Mana, czyli Iron Heart, nie ma on jeszcze oficjalnej daty premiery, ale wątpię, żebyśmy doczekali się jej w przyszłym She roku. Hulk? Podobnie zresztą w przypadku nowego serialowego Daredevila i choć strajki scenarzystów i aktorów, co wygląda to się powtórzyć z pracownikami zajmującymi się CGI i efektami specjalnymi. Zaczęli się oni ostatnio zrzeszać w ramach związków zawodowych i o, na serio wygląda jak postać z Fortnite'a. I się CGI i efektami specjalnymi Zaczę co to w dupę jest? Co to w dupę jest? Co to jest? Chcieli się oni ostatnio zrzeszać w ramach związków zawodowych i zapewne wkrótce zaczną walczyć. No, miała o... taki strój chyba w bajce takiej starej Hulk, ale no. no nie wygląda to dobrze tutaj. Warunki pracy, które obecnie są tragiczne. Jeśli Disney i inne wytwórnie okażą się równie oporne jak w przypadku aktorów i scenarzystów. To kolejny strajk jest w zasadzie pewny. Jak widać, strategia, która zakładała pójście w ilość kosztem jakości, okazała się dla Marvela nieskuteczna. Co nie jest zaskoczeniem, chyba, dla nikogo poza osobami decyzyjnymi w Disneyu, Siema które smuzy. taką strategię wymyśliły. Tak jak wspomniałem we wstępie, uważam, że ten kryzys wcale nie powinien nas jakoś dotknąć. Albo 2003 Disney... był taki, pamiętam, co czołg to czołg za lufę chyba łapał i rzucał. On mi się nie podobał kiedyś, miał słabe efekty, ale rzeczywiście w porównaniu do She-Hulk ma lepsze. No, racja. Ale on był taki, nie podobał mi się ten Hulk, bo on był taki, że na, na fulla próbowali go zrobić jak komiks. Tam były takie sceny w tym Hulku z 2003, że były takie obrazki wlatywały na ekran, że niby to komiks. Mi się to tak nie podobało w tym filmie. Tak, no, takie gówniane to było. Ten Hulk z 2007 to był? Przed Iron Manem 1 mi się podobał, a szkoda, że z tego aktora zrezygnowali, bo bardzo fajny ten film był, nie wiem czemu. To był taki, no, Marvel. Potem był Iron Man 1, to już w ogóle, no, fajny czas. Przed wyborem albo dostosuje się do oczekiwań fanów i nawiąże do dawnej świetności, albo zostanie wyparty przez konkurencję, która będzie dostarczała widowni tego, czego ta widownia od filmów komiksowych oczekuje. Cokolwiek by się nie stało, my jako widzowie na tym zyskamy. Przysz jak Hulk z 2007 umarł? Chyba zmarzł. Wielkość na komiksowego zależy w dużej mierze od nas samych. Po ogłosu... A aktor nie żyje? Aż sprawdzę, bo to był Edward Norton, on się chyba nazywał. Jeszcze ma 54 lata, żyje. O czym ty gadasz? Ja pierdzielę kolejny co na moty tych motywatorach ogląda newsy Naszymi portfelami. W zasadzie zrobiliśmy to już trochę przy okazji The Marvels. Choć tak fatalnego wyniku tej produkcji upatrywałbym <coughs> raczej w sposobie promocji tego filmu, która w zasadzie nie istniała. Była to <coughs> oczywiście wypadkowa strajku aktorów, w trakcie którego gwiazdy tego filmu nie mogły go promować, ale też podejścia samej wytwórni, która Stryk postawiła aktorów. na Marvels krzyżyk jeszcze zanim film pojawił się w kinach. Nie zmienia to faktu, że The Marvels to dla Disneya ostatnie ostrzeżenie. Jeśli coś się nie zmieni, <coughs> to ta tendencja spadkowa będzie się tylko pogłębiać. Wynik ten świadczy też o zmęczeniu widowni tego typu o, filmami. I mówię Sigma. tutaj o produkcjach superbohaterskich, które nadal świetnie sobie radzą, czego znakomitym dowodem jest choćby The Boys i jego reboot Gen V. Widzowie są zwyczajnie zmęczeni filmami, które bardziej niż na własnych bohaterach skupiają się na budowaniu Gen większej v. całości. Gen spowszedniały v. im historie, których stawką jest los wszechświata czy multiversum. Dobra, powiem Ci to, co już kiedyś mówiłem, ale według mnie to bardzo jest trafne, że w The Boys, jak masz Homelandera, to wiesz czemu to tak bardzo oddaje? Bo dzisiejsze czasy poprawności politycznej zakazują bardzo mówienia różnych żartów mocniejszych, tak na przykładzie żartów to powiem, ale Homelander jest zły, więc on może mówić żarty rasistowskie, tupę, seksistowskie, on to wszystko mówi, to śmieszy ludzi nadal i dobry typ nie mógłby tego powiedzieć, ale Homelander jest zły. I wiesz, przychodzi do niego niepełnosprawny typ. Dobra, spoiler, wyciszcę na 30 sekund. Przychodzi niepełnosprawny typ, ślepy. Chce się dołączyć do nowych Avengersów w The Boys. A go wyśmiał od kalek, w dupę urwał mu uszy, czy tam co on mu zrobił. Bębęki mu popękał, i go wyśmiał. No przecież chłopie, no dobry kapitan Ameryka musiałby powiedzieć, że bardzo mu szkoda, że on jest niepełnosprawny, on rozumie jego ból, dołączasz teraz do Avengersów, Tony Stark zrobi ci w dupę jakieś protezy, a Homelander, gdy pieprzone jaja. No nie mogę. I właśnie dlatego, że on jest zły, może robić rzeczy, które są zakazane normalnie. To jest ciekawy zabieg. Jednym z powodów strajku scenarzystów było to, jak zabójcze tempo zostało im narzucone. To, że wytwórnie wolały taki niedopracowany scenariusz wysłać komuś innemu, by dokonał poprawek, zamiast no, dać czas jego pinko. autorowi na przygotowanie sensownej historii. Analogiczną sytuację widzimy przy okazji osób pracujących na CGI. Disney woli, żeby intro stworzyła sztuczna inteligencja, a to, że wygląda ono źle, mało kogo obchodzi, grunt, że wyszło taniej. Otwarte zakończenie Lokiego i fakt, że kolejnym filmem studia jest Deadpool, który może być trochę oderwany od bieżących bolączek uniwersum, dają wytwórni pewne pole manewru. Przestrzeń na zrobienie swoistego resetu i wdrożenie She nowego Hulk lepsze niż The Boys, Przy A. obecnej polityce Disneya widownia nie ma nawet szansy no, zatańczyć... No, Można byśmy szli zasadę 34, nie mów o She-Hulk na tym streamie, ona brzmi jak coś. Ekranizacjami komiksów, bo cały czas jest dostępny jakiś nowy film lub serial i nie byłoby w tym nawet nic złego, gdyby nie to, że studio nie jest fizycznie w stanie dostarczyć... Z taką częstotliwością tak dopracowanych produkcji jak kiedyś. No, pamiętam, Niestety skoda. pojawiające się plotki o powrocie do oryginalnego składu Avengersów nie napawają optymizmu. I mówię Man o faktycznym Sigma. powrocie, który miałby uwzględnić także postacie grane przez Scarlett Johansson i Roberta Downey Jr. Pozostaje nam nadzieja, że pogłoski okazują I... się kompletną bujne. Bo ten film ma 8 dni. Jeszcze gadali, że Kapitan Ameryka ma wrócić. I, i, I tam jest duża szansa. Ciekawe. No, jeśli ktokolwiek z osób decyzyjnych w Marvel Studios na poważnie widzi w tym remedium na problemy uniwersum, to znaczy, że oni już naprawdę kompletnie nie wiedzą, co robią. Czy no zgadzacie tak. się ze mną, no, że... Ale to już chyba widać od lat, jak się patrzy na ich filmy. ...kryzys <gryzys> Marvelu może przynieść pozytywne zmiany? No i co myślicie o nadchodzących produkcjach studia? <gryzys> Czy Kapitan Somalia... <gryzys> Kapitan Somalia... Kto to jest? Czy MCU ma jeszcze szansę powrócić do dawnej świetności? Koniecznie napiszcie swoją opinię w komentarzach. Odmykam dyskusję i do usłyszenia. Dobranoc. Dam lajka. KUSARIA! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! KUSARIA! Brrr! KUSARIA! Mamy szansę! gustaría